Uwaga, pasażerowie PKP, czekają Was spore utrudnienia na dworcu w Gliwicach, a wszystko z powodu remontu, który powoli, ale jednak rusza. Przed budynkiem stoją już kontenery, które zastąpią dworzec na czas prac. To jednak nie jedyne problemy, z jakimi borykać się będą już niedługo pasażerowie czekający na pociąg. Dworzec PKP w Gliwicach, a tu czas stanął w miejscu. Tablica rozkładu jazdy nie działa. Podobnie pragotrony na peronach. Pasażerowie mogą więc liczyć tylko na siebie, swoje zegarki i czujność, jeśli chcą zdążyć na pociąg. Ruszył bowiem remont, na który od dawna czekali nie tylko mieszkańcy, ale i urzędnicy, jak się okazuje. Rozpoczął się remont dworca, kompleksowa modernizacja i rzeczywiście na tę modernizację czekano wiele lat. Inwestycja, chociaż prowadzona przez PKP SA, jest ściśle konsultowana z gliwickim magistratem. Dworzec bowiem to jedna z najważniejszych budowli w centrum miasta. Prace miały się rozpocząć w połowie stycznia, dopiero teraz jednak widać, że powoli, ale jednak coś zaczyna się dziać na obiekcie. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace rozbiórkowe i wyburzeniowe. Do końca lutego zostanie uruchomiony dworzec tymczasowy, na terenie którego znajdą się kasy biletowe, pomieszczenia usługowe dla podróżnych, poczekalnia i pomieszczenia sanitarne. Takie zapewnienia dostaliśmy pisemnie od PKP. Jak się dowiedzieliśmy, dworzec tymczasowy i cała wymieniona infrastruktura powstanie w tych kontenerach. Miejsce wydaje się mało przytulne, ale pasażerowie nie muszą się obawiać, że trafią w informacyjny chaos. Dokładamy wszelkich starań, aby prace modernizacyjne w jak najmniejszym stopniu wpływały na bieżącą obsługę pasażerów, zapewniają w PKP. Na terenie dworca i peronów rozwieszone zostaną informacje o zmianach rozkładu jazdy i komunikacji pieszej. Dworzec będzie oznakowany specjalnymi żółtymi tablicami ułatwiającymi zlokalizowanie najważniejszych punktów na terenie obiektu, a zapowiedzi megafonowe będą nadawane z większą częstotliwością. Docelowo na terenie peronów zostanie zainstalowany nowoczesny system dynamicznej informacji wizualnej. Po dworcu kręcić się też będą mobilni informatorzy, którzy mają bezpośrednio informować o zmianach organizacji ruchu w obrębie stacji i rozkładu jazdy pociągów. Dodajmy, że gliwiccy urzędnicy pilnie śledzą remont, bowiem wiąże się on z planami miasta. Kilka lat temu miasto nawiązało współpracę z PKP. Podpisaliśmy taki list intencyjny, umowę i efektem tej umowy była koncepcja urbanistyczna zagospodarowania wszystkich terenów wokół dworca. Gdy dworzec będzie gotowy, miasto chce wdrożyć w życie projekt pod nazwą Zachodnia Brama Metropolii Silesia. Projekt ten przewiduje zagospodarowanie terenów po południowej i północnej stronie dworca, głównie z przeznaczeniem pod szeroko rozumiany transport publiczny. By jednak Gliwice mogły ruszyć z tym planem, dworzec musi być wyremontowany.